Moi drodzy, jeżeli potrzebujecie końców, serdecznie zapraszam was na thefoodshop.com. Taniej błyskawiczna obsługa, dodatkowo 10% zniżki przy kodzie Jacob. Cześć, witajcie z tej strony Jacob, witam was moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku losowych składów na moim kanale. Po raz kolejny wybierzemy sobie trzech zawodników, a raczej wylosujemy ich sobie, wokół których na bazie ich narodowości stworzymy cały właśnie zespół. Czy będzie dzisiaj ciekawie? No miejmy nadzieję, że tak, bo te składy zawsze wychodzą co najmniej dziwny. Tak czy inaczej, zaczynamy random player i wybierzemy sobie 2 złotych, 1 srebrnego. Także zaczynamy od złotego. Jest to, o, Vitolo, proszę bardzo. Jego wersja Team of the Season powinien być na rynku, miejmy przynajmniej taką nadzieję. Dalej, kolejną kartą, jaką tutaj możemy sobie wylosować srebrną, będzie, uwaga, Torres. Okej, okay, ciekawie, ciekawie. Może damy 4-1-2-1-2. Tutaj ten i tutaj damy Torresa. Co jest dla mnie najważniejsze, oczywiście, to to, że jest z Kolumbii. I jest to 73 overalla, ta karta dokładnie, tak? Tak, zgadza się. Okej, okay, i mamy Insua LB. Insu. Ten, ta wersja, bo jest Atletico. No i okej, okay, mamy ciekawy zespół. Mamy na bazie Argentyny, Hiszpanii oraz Kolumbii stworzyć cały skład. No, nie będzie to proste wyzwanie, ale na szczęście mamy Vitolo i Insue się łączących, więc tutaj będzie, miejmy nadzieję, prościej. Zaczynamy! Okej, okay, moi drodzy, skład już jest gotowy i tak wygląda. Wbrew pozorom nie było to takie proste, bo ten Torres bardzo namieszał. Tak czy inaczej, zaczynamy od bramki. Casillas, na lewej stronie Insua, Ramos, Albiol i Roncaglia. Na pomocy mamy Rodriguez'a, Jamesa Rodriguez'a, Torresa, Guarina. Mamy Vitolo, Bakę i Turbe na ataku. No i wszyscy mają co najmniej 9 zgrania, oczywiście. Więc co? Ja przerzucam się na PlayStation i czas zbudować tam skład, a następnie zagrać nimi mecz. Okej, okay, jesteśmy już na PlayStation i wszystko się zgadza. Wszyscy tutaj są, możemy dać trening drużynowy. Udało mi się wszystkich złapać na rynku. Każdy ma co najmniej 9 zgrania. Także wydaje mi się, że możemy zaczynać. Zobaczmy, jak spiszą się w pojedynczym meczu. Moi drodzy, zanim jeszcze zaczniemy, ktoś ostatnio mi napisał komentarz, dlaczego ty grasz w tych pojedynczych meczach online? Przecież to nie jest żadne wyzwanie, czemu nie zagram w sezonach? Słuchajcie, właśnie dlatego, że to nie jest jakieś specjalne wyzwanie grać tam i wygrywać. Ja chcę się pobawić tą drużyną. To nie jest tak, że jak w sezonach, wiecie, bym siedział i spinał się, żeby wygrać, bo tam liczy się każde zwycięstwo, każdy punkt. W tych pojedynczych meczach online mogę sobie po prostu wychillować i bez problemu zagrać ze składami, które nieraz są po prostu bez sensu. Zawodnicy nie są najlepsi na świecie i mogę po prostu zobaczyć, który zawodnik jak gra. No nic, dobra, lecimy. Okej, okay, to jest mój przeciwnik Ultimate 14. SE 76 oceny, 94 zgrania. No, cóż, przeciętny skład. Zaczynamy, nie będziemy tutaj się rozwodzić, bo mam nadzieję, że uda się to wygrać. Vitolo ruszył, Vitolo, ten, którego losowaliśmy. Vitolo, ależ go tam w ziemię zrobił. Vitolo i nie ma bramki, nikt nie wjechał, nie, nie, wszyscy odbijają, niestety. Czemu tutaj nikt nie, ależ mieliśmy teraz szczęście, świetna obrona Casillasa. No i dzięki temu nadal jest 0-0, ale czemu moi obrońcy w ogóle stali jak pionki? Nie mam pojęcia. Baka, ależ to zrobił Baka. No, takie zostawianie jego w tym momencie, to jest bardzo zły pomysł. Dlatego też właśnie z 1-0. Zobaczcie, jak to sobie uderzył. Tutaj troszeczkę jeszcze mieliśmy szczęścia. Dwa rykoszety, raz, dwa. Ale wpadło, no i o to chodzi. 1-0 prowadzimy już w 13 minucie. Na szczęście i tutaj ładnie podbijamy sobie piłkę. Ta powinna jednak inaczej zupełnie wylądować. Adebayor, uderzenie i Casillas. No co już Uno wyprawia na tej bramce. Gdyby nie on, ten wynik byłby zupełnie inny. Baka, ładnie, Baka. Co tutaj zrobi? Baka. Baka i przelobował na 2-0. 32 minuta. Wygrywamy tym właśnie składem. Traore, iż uderzenie. No i tutaj Adebayor już się nie pomylił. I po raz kolejny błąd Ramosa straszny. Nie wiem dlaczego nie wyskoczył, pomimo tego, że naciskałem wybicie. No ale cóż, nie będziemy się tutaj przejmować. I Turbe, pozwólmy mu poprowadzić swój rajd teraz. I Turbe. I Turbe. No i oczywiście zawsze przy strzale na końcu. Okej, okay, moi drodzy, no i mamy 45 minut za nim. Wygrywamy 2-1, ale nie powiem, że przeciwnik miał swoje okazje, ale świetna naprawdę dyspozycja Casillasa w bramce pozwala nam utrzymywać to prowadzenie, no bo gdyby nie on, no mielibyśmy już daleko, daleko wynik w plecy. No ale zaczynamy i miejmy nadzieję, że to się utrzyma. Vitolo. Okej, okay. Oleż nie ma spalonego, Baka dostał świetne podanie od jednego z naszych zawodników. Baka. No i to bez problemu. To nie jest bramka! Co tu jeszcze miałem zrobić, żeby to on to wykończył? Baka, fatalny! To było sam na sam, no, 100% sytuacja. Biłem po rogu, myślałem, że to wystarczy.
O-o. O-o, Ramos i Adebayor. Ramos. No i na szczęście Casillas z Ramosem wspólnie zatrzymali właśnie tego napastnika. Uwaga, uwaga, żeby teraz nie stracić w ostatniej minucie. Nie, tu jest główka, ale na szczęście udaje nam się. I to jest koniec, 90 minuta, 2-1 dla naszego zespołu. Piękny występ wszystkich tutaj tak naprawdę na boisku. No i co mogę powiedzieć, jestem mega zadowolony. No i to by było na tyle w dzisiejszym odcinku, dziękuję wam bardzo za uwagę. No składzik spisał się bardzo dobrze, Torres ten tutaj, ta srebrna karta też całkiem fajnie grał, więc nie mogę na niego złego słowa powiedzieć. I mam nadzieję, że spodobał mi się odcinek, że wszystko tutaj fajnie wyszło. Vitolo, Baka i Turbe, bardzo fajne, fajne trio na przodzie, także też polecam, jeżeli nie grałeś ani razu. No i co? Do zobaczenia kolejnym razem na odcinkach losowych składów na moim kanale.